Polska motoryzacja w czasach PRL-u kojarzy się głównie z syrenami, warszawami, dużymi fiatami, czy też maluchami, innymi niezbyt udanymi samochodami. Ale na przestrzeni lat pojawiły się też ciekawe projekty, które głównie z jednej przyczyny, czyli Związek Radziecki, nigdy nie zostały dopuszczone do seryjnej produkcji, a miały potencjał, by zwojować rynek motoryzacyjny, jeśli nie zagraniczny, to chociaż polski. W tym odcinku pokrótce przedstawię Wam niektóre z tych projektów. Jest to pierwsza część z tej serii. Na pewno pojawi się jeszcze jeden odcinek na ten temat. Tak samo będzie, jeśli chodzi o seryjnie produkowane polskie samochody w okresie PRL-u. Żeby nie przegapić żadnego odcinka, subskrybuj kanał. Polski Fiat 1100 Coupé lub FSO 1100 Coupé, ewentualnie jak kto woli polskie Lamborghini. To sportowe auto koncepcyjne z połowy lat 70., którego bryła przypomina do złudzenia Lamborghini Countach. Niestety na wyglądzie kończą się podobieństwa, ponieważ centralnie umieszczony silnik miał pojemność w zależności od źródła tylko 1,1 litra i moc 55 koni lub 1,3 litra o mocy 75 koni. A prędkość maksymalna zamykała się na 140 km na godzinę. Polskie Lambo posiadało napęd na tylne koła. Gdyby nie silnik, być może naprawdę byłoby to ciekawe sportowe auto. Inna potoczna nazwa tego samochodu to polski Lotus Esprit. Większość podzespołów została zapożyczonych z innych Fiatów. Produkcji seryjnej nigdy nie uruchomiono ze względów ekonomicznych, a jedyny prototyp został zniszczony, ponieważ uznano, że to nieprzydatna konstrukcja w sporcie i dalszego rozwoju FSO. FSO Polonez 2500 Racing, zwany Stratopolonezem, to najmocniejszy samochód, jaki powstał w czasach PRL-u. Rama i silnik o pojemności 2,8 litra V6 o mocy 280 koni pochodził z Lancii Stratos. Ciekawa jest historia zapożyczenia części z rajdowej Lancii. Otóż podczas rajdu Polski w 1977 roku Andrzej Jaroszewicz w czasie rajdu rozbił Lancię Stratos i z tego, co z niej zostało, stworzono Stratopoloneza. Respekt budził nie tylko wygląd, ale także imponujące osiągi. Od 0 do setki rozpędzał się w 6 sekund, a prędkość maksymalna wynosiła 230 km na godzinę. Niestety powstał tylko jeden egzemplarz, który startował w wyścigach do 1985 roku. Szerokie płótniki zostały zamontowane z inicjatywy jednego z kierowców wyścigowych. Po zakończeniu kariery wyścigowej najszybszy Polonez świata w owym czasie trafił do Muzeum Technik i Przemysłu NOT. FSO Vars to potencjalny konkurent Volkswagena Golfa 2 i Opla Kadetta AD i tym samym następca polskiego Fiata 125P. Samochód posiadał wszystko, by odnieść rynkowy sukces. Oszczędny i dynamiczny silnik, nowoczesną sylwetkę i w pełni niezależne zawieszenie. Niestety władze PRL-u nie mogły dopuścić do tego, by Polska wyprodukowała samochód bardziej zaawansowany technicznie niż Związek Radziecki. Pod koniec lat 80. i 90. stworzono dwa modele w skali 1 do 5 oraz makietę w skali 1 do 1, opartą na strukturze nośnej nadwozia prototypów Warsa. Rozpoczęcie produkcji Warsa drugiej generacji planowano na 1995 rok, jednak nigdy nie zbudowano prototypowych egzemplarzy, ponieważ gdy pracowano nad Warsem, jednocześnie negocjowano rozmowę na produkcję innego samochodu na zagranicznej licencji, co po części też przyczyniło się do tego, że FSO Vars został tylko prototypem. FSO Syrena Sport. Ten prototyp powstał pod koniec lat 50. i po upadku PRL-u chyba wzbudza najwięcej emocji wśród fanów ze względu na piękną i dynamiczną sylwetkę. Ciekawy też był silnik Boxer o mocy około 35 koni.
Media Europy Zachodniej uznały ten samochód za najpiękniejsze auto bloku wschodniego, co niekoniecznie spodobało się władzom PRL i ZSRR. Odgórne polecenie nakazywało ukryć syrenę, a potem ją zniszczyć. Mimo tego, że nigdy nie wiązano z tym prototypem planów produkcyjnych. W 1975 roku Syrena Sport wraz z innymi prototypami w celu zwolnienia przestrzeni garażowej przestała istnieć, co oczywiście było tylko przykrywką ówczesnych władz. Podobno pracownicy ośrodka próbowali ocalić jedyny powstały prototyp uznawany za najpiękniejszy samochód, całkowicie zaprojektowany i wybudowany w Polsce. FSO Ogar LS. Samochód miał podobną sylwetkę do Syreny Sport, ale niestety była to tylko konstrukcja bazująca na Fiacie 125P. Podwozie i silnik są identyczne jak w dużym Fiacie. Jedyną nową koncepcją było nadwozie wykonane z żywicy i włókna szklanego. Niestety z powodu mało praktycznego nadwozia, ograniczeń finansowych i logistycznych oraz tym, że trwały zaawansowane prace nad polonezem, samochód nigdy nie trafił do seryjnej produkcji. FSO Warszawa 210. Warszawa 210 to chyba jeden z najbardziej zapomnianych polskich prototypów, który w rzeczywistości był jednym z pierwszych polskich koncepcyjnych samochodów w czasach PRL-u. Wzorem do projektu był Ford Falcon. Warszawa 210 miała wszystko, by stać się atrakcyjną propozycją dla potencjalnych klientów. Innowacyjne nadwozie sedan i sześciocylindrowy rzędowy silnik o mocy 85 koni oraz kolumny MacPherson z przodu. Niestety dziś można tylko spekulować, co by było gdyby. A tak Warszawa 210 została tylko w sferze prototypów. FSO Syrena Laminat to jeden z najciekawszych samochodów koncepcyjnych, jakie powstały w czasach PRL-u ze względu na sportową sylwetkę i zastosowanie elementów nadwozia z laminatu wzmocnionego włóknem szklanym. Co ciekawe, nowe nadwozie miało być częścią zamienną pasującą do każdej innej syreny. Dlatego zlecono badania pod nazwą Projekt 316/66. Każde z nadwozi trafiło do jazd testowych nawet na 3 lata. Dla Syreny Laminat wyprodukowano nowe wnętrze, znacznie nowocześniejsze niż te znane z seryjnych modeli produkcyjnych. W 1969 roku powstały 4 nadwozia umieszczone na ramach innych Syren. FSM Beskid to prototyp małego auta mogącego pomieścić 5 osób i silnikiem zużywającym niecałe 4 litry paliwa na 100 km. Beskid miał zastąpić produkowanego od dłuższego czasu przestarzałego Fiata 126P. Prace nad samochodem ruszyły w latach 80., ale w późniejszym czasie zostały przerwane ze względu na pojawienie się Fiata Cinquecento. Według niektórych bryła nadwozia do złudzenia przypomina Renault Twingo, które pojawiło się niedługo po wygaśnięciu patentu na Beskida. Trudno powiedzieć, czy jest to tylko kwestia przypadku. Łącznie powstało 7 modeli FSM Beskid, z czego jeden został rozbity, a 6 przechodziło testy drogowe. Po 1989 roku władza nakazała zniszczyć prototypy. Jednak inżynierowie nie wykonali polecenia i do dziś można je oglądać w niektórych muzeach. WSK Meduza. Premiera samochodu miała miejsce w 1957 roku ze względu na zapotrzebowanie na mikrosamochody. Samochód został zaprezentowany Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego razem z prototypami samochodu Mikrus MR300. Przedstawiciele władzy wybrali jednak tego drugiego, i Meduza pozostał tylko samochodem koncepcyjnym. Mimo tego, że konstrukcyjnie samochody były bardzo podobne i bazowały na tej samej płycie podłogowej. Silniczek Meduzy miał moc 14 koni, co z niewielką masą pojazdu pozwalało na rozpędzenie się do 90 km na godzinę i spalanie 6 litrów paliwa na 100 km. SFM Smyk. Była to konstrukcja, która nie miała nic wspólnego z Mikrusem i Meduzą, chociaż mogłoby tak się wydawać.
Pod maską znajdował się silnik o mocy 15 koni zapożyczony z motocykla Junaka. Z jednośladu zostały również zaadoptowane bębny hamulcowe. Samochód nie posiadał bagażnika, a na desce rozdzielczej ograniczono się tylko do prędkościomierza, kontrolki ładowania akumulatora i przełącznika kierunkowskazów wraz z kontrolką. Najciekawszym rozwiązaniem były przednie drzwi, otwierane podobnie jak w BMW i Seta. Smyk został wyprodukowany w 17 lub 20 egzemplarzach, w zależności jak podają źródła, z czego około 5 sztuk obecnie znajduje się w prywatnych rękach. Fiat 126P LPT, czyli lekki pojazd terenowy. To chyba najciekawsza wersja słynnego Fiata 126P, powstała w celach wojskowych w 1978 roku. Na dworze zostało wykonane z włókna szklanego, a szyby z pleksiglasu. Najciekawszymi rozwiązaniami technicznymi były dwie skrzynie biegów, z czego jedna odpowiadała za napęd naprzód, a druga za napęd 4x4. Przyczyną braku produkcji seryjnej było łatwe zakupywanie się w piaszczystym terenie i słaba moc silnika zapożyczonego z seryjnego malucha. A zmiana silnika wymagałaby gruntownych zmian w projekcie, dlatego też wojsko wycofało się z finansowania prototypu. Spośród 10 egzemplarzy najprawdopodobniej zachowały się tylko dwa. Syrena 110. Prace nad samochodem zaczęto zaraz po debiucie Syreny 101 w latach 60., która miała być jej następcą. 110 posiadała samonośne nadwozie ważące niecałe 800 kg. Pozwalało to rozpędzić samochód do 125 km na godzinę w około 15 sekund. Jednym z najciekawszych rozwiązań technicznych była dzielona rama, dzięki czemu można było zdemontować część karoserii razem z zespołem napędowym. Syrena 110 to jeden z pierwszych samochodów o nadwoziu hatchback na świecie. Niestety, jak to zwykle bywa, ze względu na zakup licencji na Fiata 125P porzucono pracę nad samochodem. Do dzisiaj przetrwały tylko dwa egzemplarze z około 20 powstałych prototypów. Oczywiście to nie są wszystkie prototypy polskich samochodów w czasach PRL-u. W niedalekiej przyszłości, jak wspomniałem na początku, powstanie druga część, a także odcinek o samochodach w seryjnej produkcji. Jeśli chcesz docenić film, zostaw po sobie ślad. Cześć!